Notatnika kapitana żbika. Poniedziałek. Pułkownik Żelazny odkomenderował nas do ochrony kandydata w wyborach samorządowych. Z tego kandydata to bardzo miły człowiek. Naprawdę bardzo miły. Wybiegł nam na spotkanie. A za nim biegł jego elektorat. Coś koło 200 chłopa. Z kijami. Wtorek. Przyszedł jeden facet i powiedział, że porwało go ufo. Sprawdziłem. Jeżeli nawet go porwało, to potem dobrze go zszyło. ani śladu szwów precyzyjna robota. Środa. Pułkownik żelazny powiedział, że społeczeństwo oczekuje od nas większego zaangażowania w sprawy społeczności lokalnych. Nie zrozumieliśmy. Nasz przełożony powiedział, że chodzi o to, aby postrzegano nas jako sąsiadów, przyjaciół itd. a nie władze. Oczywiście w szczególnych wypadkach należy okazać zdecydowanie i zapobiegać przestępstwom. Wydaje nam się, że zrozumieliśmy. Czwartek. A jednak myliliśmy się. Posterunkowy paproch postanowił zbratać się z elementem zatrudniającym miejscowy pap. Kiedy jednak na znak zgody po wypiciu znacznej dawki alkoholu zaproponowano mu skrzyżowanie tatuaży, paproch odmówił. Podobno z braku tatuażu. Obecnie już go posiada. Czerwieni się, kiedy pytamy go, w którym miejscu. Ale nikt już z nim nie chce się bratać. Natomiast kapral Klucha postanowił pomagać staruszkom na przejściu dla pieszych. Po pracy udał się na skrzyżowanie i z pełnym zapałem rozpoczął swoją działalność społeczną. Przy okazji spisywał każdą starowinkę z dowodu osobistego tylko dzięki jego notatkom wiadomo że niejaka babcia Lusia okazała się rekordzistką bowiem Klucha przeprowadził ją 40 razy w ciągu godziny przez te same pasy piątek pułkownik żelazny stwierdził że bardzo go to dziwi ale tylko ja nie okazałem się tak debilny w sprawach społecznych jak Klucha z paprochem mam nadzieję że nie dowie się o moim pomyśle sobota niestety Dowiedział się, kiedy tłum ludzi obrzucił go jajkami na schodach do domu. Na ręcznej drukarce wykonałem plakat ze zdjęciem pułkownika i jego adresem domowym. Napisałem Poznaj swego przyjaciela. Niedziela. Czyszczę kible. Ale czy to moja wina, że nie zrozumieliśmy się z pułkownikiem? I dlaczego akurat ja? Nazywam się Żbik, a na imię mam Kapitan.